Szanowni Państwo, dzisiaj poruszymy temat dotyczący potrzeb psychospołecznych wśród osób w wieku senioralnego i osób chorych. Dlaczego rozszerzyłam to na osoby w wieku senioralnego i osoby chore? Dlatego, że wraz z wiekiem zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób. Jednostki chorobowe często wymagają wizyt w przychodni, szpitalu lub nawet na specjalistycznych oddziałach. Zazwyczaj każda jednostka chorobowa wymaga monitorowania przez lekarza. Dla osoby chorej sytuacja choroby wiąże się niekiedy z utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego warto podczas rozmowy o potrzebach psychospołecznych wspomnieć, jak to jest właśnie w przypadku zachorowania. A biorąc pod uwagę, jak wyglądają perspektywy zachorowań w Polsce, pozwoliłam sobie właśnie ten temat też rozszerzyć o osoby chore. Teraz pokrótce czym się zajmuję. Oprócz tego, że jestem wolontariuszką Fundacji UNUM, jestem także na ostatnim roku socjologicznych studiów doktoranckich, gdzie zajmuję się właśnie problematyką potrzeb psychospołecznych, przede wszystkim wśród osób chorych, chorych przewlekle, chorych śmiertelnie, ale osoby, z którymi przeprowadzam wywiady, zazwyczaj z drobnymi wyjątkami są to osoby w wieku 60+. Dlatego omawiając potrzeby psychospołeczne, będę podkreślała właśnie zarówno potrzeby osób w wieku senioralnego, jak i właśnie osób chorych, bo gdzieś tam ta tematyka się pokrywa. Ja te badania przeprowadzam od 8 lat. Teraz, tak jak mówię, już jestem na finiszu, jeżeli chodzi o studia doktoranckie. Zajmuję się także zróżnicowaniem społecznym. Prowadzę ćwiczenia ze studentami, analizuję także zróżnicowania kulturowe w Polsce, a także ogólnie zagadnienia z zakresu socjologii medycyny, w tym medycyny paliatywnej. Jak będzie wyglądała ta prezentacja? Przede wszystkim powiem Państwu o celu mojej pracy, którą wykonuję, celu pracy badawczej. Następnie opowiemy sobie, czym w ogóle są potrzeby, jak można rozpoznać, czy dana potrzeba jest potrzebą. Będziemy tutaj analizować zagadnienie potrzeb według Maslowa. To jest najbardziej popularne zagadnienie dotyczące potrzeb. Piramida Maslowa jest używana bardzo powszechnie, pewno też się spotkają. Kolejno omówimy podstawowe wzory, takie wzorki potrzeb. Też omówię, co się w każdym z nich zawiera. Następnie doprecyzuję każdą z tych potrzeb. Opowiem też pokrótce o rolach społecznych i jak bardzo ważne z perspektywy psychospołecznych potrzeb jest to, żeby właśnie role społeczne kontynuować, szczególnie w wieku senioralnym, szczególnie wśród osób chorych. Opowiem także o nowych rolach społecznych. Też osoby w wieku senioralnym mogą się spotkać, czyli między innymi o roli pacjenta. Opowiem także, jak ważny jest aspekt kontynuowania swojego hobby, aktywnego spędzania czasu. Omówimy także, dlaczego seniorzy i osoby chore nie rozmawiają o swoich potrzebach. To wyniknęło z mojego doświadczenia, z moich rozmów właśnie z osobami w wieku 60+. Mówiły one wprost, dlaczego nie chcą rozmawiać o tym, co ich boli, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Będziemy mówić o tym, czego osoby obawiają się przed rozpoczęciem rozmowy. Kolejno omówimy potrzeby w chorobach przewlekłych. I także jak to w ogóle wygląda w chorobie, jak wygląda w chorobie zmiana potrzeb. Bardzo jest mi przykro, że nie mogę się spotkać z Państwem
nawet online bezpośrednio, żeby zadawać Państwu pytania. Jeżeli będą mieć Państwo jakieś wątpliwości, coś chcieliby Państwo bardziej rozwinąć, proszę dać znać prowadzącej. Ja bardzo chętnie się z Państwem skontaktuję i porozmawiamy właśnie na temat zagadnień dotyczących potrzeb. Wśród przede wszystkim moich celów pracy, jeżeli chodzi o potrzeby psychospołeczne, była analiza w ogóle potrzeb, które występują wśród osób w wieku 60+ i osób chorych. Interesuje mnie to, w jakim stopniu i jakie spośród potrzeb są szczególnie ważne. Zastanawiałam się także, w jakim stopniu wieku seniora jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego, czy nadal są kontynuowane role społeczne, nadal są kontynuowane aktywności, które wcześniej dana osoba, z których wcześniej dana osoba korzystała. No i praktyczny wymiar badań, tak? Mnie najbardziej interesuje to, jak jest rzeczywiście zmienić, jakie zagadnienia w społeczeństwie. I właśnie, dlaczego w ogóle mówienie o potrzebach jest ważne? Istotne jest to, że każdy indywidualnie ma inne potrzeby. Mówienie o nich, nazywanie w ogóle swoich potrzeb, nazywanie swoich emocji, daje takie poczucie zdiagnozowania, które z nich są ważne. Niekiedy jest tak, że jeżeli rozmawiam z daną osobą, dana osoba myśli, że ma inne w sobie emocje, inne potrzeby, natomiast okazuje się, że priorytetem jest co innego, tylko niestety ta osoba nie miała wcześniej możliwości z różnych względów porozmawiania o swoich potrzebach, dlatego właśnie będziemy mówić, jak rozpoznać swoje potrzeby i jak je zaspokajać. Co ciekawe jest, to też powiedział Maslow w swojej książce, która zresztą już jest bardzo leciwa, gdyż jest z 1954 roku. Im bardziej zaspokojone są potrzeby, tym życie ma lepszą jakość niezależnie, jak mogę to powiedzieć tutaj, niezależnie od wieku czy choroby. I teraz właśnie przejdziemy do piramidy Maslowa. Czym jest w ogóle potrzeba? Potrzeba jest aktualnym stanem każdego człowieka lub też jego organizmu. Charakteryzuje się takim indywidualnym, subiektywnym poczuciem niespełnienia określonych warunków. Potrzeba jest subiektywnym odczuciem pewnego rodzaju braku i niezaspokojenia określonych warunków. Co ciekawe, potrzeby są trwałą właściwością człowieka, polegającą na tym, że bez spełnienia określonych warunków, tak określonych potrzeb, człowiek nie może osiągnąć lub też utrzymać swoich indywidualnych zamierzeń, swoich indywidualnych celów. Maslow w swojej piramidzie tak zwanej potrzeb wyróżnił 5 grup potrzeb. Potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeba miłości i przynależności, szacunku i uznania, samorealizacji. Co ważne, według niego, żeby były zaspokojone pewne grupy potrzeb, należy robić to od podstaw, czyli jeżeli nie są zaspokojone potrzeby fizjologiczne, wówczas jednostka nie może piąć się dalej właśnie w piramidzie potrzeb. Oczywiście dla każdego człowieka dana potrzeba jest istotna z różną intensywnością. Może być tak, że potrzeba bezpieczeństwa w danym momencie jest dla jednostki nawet ważniejsza niż potrzeby fizjologiczne. To też oczywiście zależy od pierwszych emocji, od stanu, w którym się znajduje osoba.
od sytuacji życiowej, ale ogólnie rzecz biorąc, wśród potrzeb zaczynamy zawsze od zaspokajania potrzeb fizjologicznych, następnie właśnie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, potrzeby uznania i potrzeby samorealizacji. I dlaczego w temacie potrzeb psychospołecznych zaczynam od ogólnej analizy potrzeb? Drodzy Państwo, dlatego, żeby Państwo też sami diagnozowali, jakie mają Państwo potrzeby. Po drugie, nie można też mówić o potrzebach psychospołecznych bez właśnie potrzeb podstawowych, czyli potrzeb fizjologicznych. I tak jak mówiłam, potrzeby fizjologiczne są najbardziej podstawowymi potrzebami. Zdaniem Maslowa, osoba, której brakuje w życiu absolutnie wszystkiego, czyli na przykład jedzenia, bezpieczeństwa, przynależności, samorealizacji, będzie w pierwszej kolejności skupiona właśnie na zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych. Co ważne, jeżeli człowiek poradzi sobie właśnie z tymi potrzebami, może wówczas piąć się na dalsze drabiny, na dalsze szczeble w piramidzie potrzeb. Wśród potrzeb fizjologicznych wymienia się przede wszystkim zaspokojenie potrzeb konsumpcji, czyli żywienia, potrzeb związanych ze snem, z odpoczynkiem, czyli takich potrzeb, których w sumie zazwyczaj nie odczuwamy, nie zdajemy sobie w sumie sprawy, prawda, że powinniśmy mieć zaspokojone te potrzeby, dopóki jakaś z nich nie jest zaspokojona. To jest niesamowicie interesujące. Jeżeli nie wysypiamy się, tak, jeżeli mamy jakieś problemy, jeżeli czymś się stresujemy, dopiero wówczas odczuwamy, że mamy braki w potrzebie snu. Jeżeli to nam przychodzi naturalnie, w ogóle bezrefleksyjnie przechodzimy wokół tej potrzeby, nie zastanawiamy się nad nią. Zresztą tak samo jest z fizycznym odczuwaniem choroby. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to jest cudowne uczucie, jak jesteśmy zdrowi, natomiast jeżeli nawet złapie nas przeziębienie, mamy katar i gorączkę i te wszystkie objawy nam doskwierają i następuje moment tej zmiany, moment wyleczenia, dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest fantastyczne, jak to jest niesamowite, że jesteśmy zdrowi. Proszę też się zastanowić właśnie nad swoimi potrzebami, w tym właśnie nad potrzebami fizjologicznymi i nad tym, jak ważne jest to zaspokojenie i jak często właśnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak istotne jest to, że mamy zaspokojone potrzeby fizjologiczne. Następnie mamy potrzebę bezpieczeństwa. I potrzeba bezpieczeństwa w sumie zazwyczaj jest rozumiana tak ogólnikowo, że czujemy się po prostu bezpieczni. Tutaj nie tylko o to chodzi. W takim głębszym rozumieniu potrzeba bezpieczeństwa może odnosić się zarówno do środowiska społecznego, czyli ludzi, z którymi przebywamy, czy czujemy się bezpiecznie w otoczeniu innych ludzi, wśród jakich ludzi czujemy się bezpiecznie, niezależnie od tego, czy przebywamy w swoim domu, czy też na przykład w danym ośrodku, czy też aktualnie w szpitalu, mamy to poczucie, na przykład, czy z osobami, które leżą z nami na sali, czujemy się bezpiecznie, czy czujemy się komfortowo. Następnie poczucie bezpieczeństwa wobec miejsca, w którym przebywamy, na przykład wobec naszego mieszkania, naszego domu, czy czujemy się tutaj komfortowo, czy czujemy się bezpiecznie. To też jest ważne, jeżeli wraz z wiekiem doskwierają nam pewne niedogodności fizyczne, na przykład jeżeli doszło do złamania na przykład danej kończyny czy danej kości, zaczynamy mieć mniejsze poczucie bezpieczeństwa w domu, gdyż na przykład nie mamy barierek, dzięki którym możemy się podtrzymać, żeby przejść do drugiego pokoju. Także nawet takie aspekty mogą eskalować w nas uczucie braku poczucia bezpieczeństwa. Należy właśnie też na to zwrócić uwagę.
bezpieczeństwo, co ciekawe, może być także rozumiane w kontekście ekonomicznym. I tutaj bardzo często osoby, z którymi przeprowadzałam wywiad, odnosiły się do tego, że wraz z wiekiem muszą uważać na fundusze odnośnie leków, odnośnie pożywienia. Tutaj właśnie to bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo ekonomiczne w potrzebach bezpieczeństwa jest bardzo istotne, właśnie szczególnie dla osób w wieku 60+. Czy obawiamy się o zapłacenie rachunków, czy obawiamy się tego, że będziemy mieć fundusze na środki czystości, czy też leki. Następnie potrzeba przynależności. Tutaj właśnie już, tak jak w potrzebach bezpieczeństwa, potrzeba przynależności, uznania i samorealizacji należą do potrzeb psychospołecznych. W potrzebach przynależności wielu autorów mówi także o potrzebie miłości i przynależności. Ja bym to także również tutaj tak rozumiała. Kiedy odczuwamy taką potrzebę? Przede wszystkim, kiedy odczuwamy brak uczestnictwa w życiu społecznym, odczuwamy brak naszych znajomych, przyjaciół, rodziny, takich osób, z którymi w pewnym sensie jesteśmy w jakimś stopniu większym lub mniejszym, ale dla nas istotnym, co ważne, emocjonalnie związani. Mamy taką potrzebę wypełnienia tego braku relacjami międzyludzkimi. Ja też mówiłam to na ostatnich zajęciach, że w tym kontekście właśnie w potrzebach przynależności i miłości ważna jest także przynależność do różnych grup, w zależności od Państwa preferencji, do grup kościelnych, towarzyskich, hobbystycznych, wszędzie tam, gdzie możemy mieć interakcję z drugim człowiekiem, możemy podzielić się naszymi refleksjami, też gdzie czujemy się w sumie też odnośnie tej drugiej potrzeby bezpieczeństwa, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie czujemy się komfortowo, gdzie czujemy się akceptowani w jakimś sensie. Dlatego, drodzy Państwo, potrzeba przynależności, niezależnie od wieku, jest bardzo ważna też do sprawnego, dobrego funkcjonowania, niezależnie od wieku. Tutaj też rozmawiałam na ostatnim spotkaniu z paniami, które same przyznały, że faktycznie to, że należą do klubu seniora, do domu seniora, dało im niesamowicie dużo, że mogą spędzić aktywnie czas, mogą wspólnie z nowo poznanymi znajomymi dowiedzieć się na różne tematy, na które wcześniej nawet nie mieli czasu, pracując zawodowo. Tutaj niekoniecznie też chodzi o to, żeby żalić się wzajemnie, ale właśnie, żeby też dzielić się pasjami, żeby dzielić się przemyśleniami, zarówno dobrymi, jak i złymi. Także potrzeba przynależności, w tych potrzebach psychospołecznych, to jest potrzeba, na którą bardzo wiele osób w wieku 60+ sygnalizowało, że to jest dla nich bardzo istotne, żeby nadal kontynuować relacje społeczne, nadal być i czynnie uczestniczyć w życiu społecznym. Kolejno, potrzeba uznania. Wiąże się ściśle z rolą człowieka w społeczeństwie. Sami na pewno Państwo wiecie, tutaj absolutnie niezależnie od płci i wieku, że każdy lubi czuć się doceniony, lubi czuć się szanowany, niezależnie od tego, czy mówimy o rodzinie, o bliskich, czy o obcych osobach, czy też po prostu o znajomych. Każdy lubi czuć, że inne osoby mają do niego szacunek, że jest ważny dla drugiego człowieka. Tutaj w tym kontekście właśnie chciałabym wspomnieć w potrzebach uznania o rolach społecznych, bo poniekąd właśnie potrzeby uznania wiążą się z rolami społecznymi. Na pewno Państwo wiedzą,
że każdy człowiek odgrywa w swoim życiu bardzo wiele ról społecznych. Możemy być jednocześnie siostrą, bratem, rodzicem, pracownikiem, przyjaciółką, przyjacielem, wolontariuszem, wolontariuszką. Tych ról społecznych jest niesamowicie wiele. Mamy też do czynienia ze zjawiskiem role set, czyli tak zwanym zmienianiem naturalnym, takim swobodnym, płynnym ról społecznych w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Czyli możemy iść na zajęcia do klubu seniora, będziemy wówczas kolegą, koleżanką, przyjaciółką, przyjacielem, czy też uczestnikiem, słuchaczem zajęć. Następnie przychodzimy do domu i możemy być na powrót żoną, mężem, czy też mamą, tatą, albo babcią i dziadkiem. To nam przychodzi w bardzo płynny sposób, nawet nie zastanawiamy się nad tym, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo płynnie przechodzimy z roli do roli. Też w każdej z roli społecznych inaczej się zachowujemy i to jest coś naturalnego. To nie jest absolutnie jakaś kontrowersja, to jest coś naturalnego. W pracy się inaczej zachowujemy, chcemy się cieszyć uznaniem, chcemy zachowywać się profesjonalnie, natomiast w domu chcemy być odbierani bardziej ciepło, bardziej przyjaźnie. Co ciekawe, niektóre role nabywamy w bardzo zaskakujących okolicznościach i tutaj właśnie taką rolą jest na przykład rola pacjenta. Rola pacjenta jest nabywana przez nas bez wcześniejszego przygotowania, szczególnie bez uprzedniej naszej zgody. Wówczas też osoba, która już nabywa rolę pacjenta, czyli osoba chora, musi samo zdefiniować się. Analizuje taka osoba wówczas czynności wykonywane przed chorobą i to niezależnie od tego, czy jest to choroba przewlekła, czy jest to zdarzenie jakiegoś złamania, czy jest to choroba nowotworowa. W każdej z takich sytuacji chory dokonuje samozdefiniowania się, zastanawia się, jakie jest jego obecne położenie, co powinien robić, czego nie powinien robić. Ważne też jest to i też proszę podejść do tego z taką swoją subiektywną refleksją. Często, jeżeli mamy do czynienia właśnie z daną jednostką chorobową, czy też właśnie ze skutkami złamania, zaczynamy oszczędnie funkcjonować społecznie. Tutaj to się wiąże z potrzebą przynależności, uznania, ale i samorealizacji, o której później powiemy. Oszczędne funkcjonowanie wiąże się z tym, że obawiamy się ponownego zajścia trudnej, traumatycznej sytuacji, jaką jest choroba. I tak jak wcześniej chodziliśmy na działkę, spotykaliśmy się ze znajomymi, w sytuacji choroby wówczas w pewnym sensie niekiedy zamykamy się w sobie. Nie chcemy też włączać inne osoby do tego, co się stało. Trzeba też tutaj sobie po pierwsze trzeba skonsultować się z lekarzem czy też z opiekunem, jakie mamy możliwości i jakie aktywności możemy właśnie po chorobie czy też właśnie po rehabilitacji kontynuować, a jakie ich niekoniecznie, ale warto właśnie w tym kontekście zastanowić się, bo tak jak mówiłam, potrzeba przynależności, uznania czy też samorealizacji jest właśnie po części wiązana z tym, jakie wcześniej czynności realizowaliśmy, czy chodziliśmy na jakieś zajęcia, czy na przykład lubiliśmy szyć i żeby absolutnie tutaj w tym kontekście, jeżeli jest jakaś szansa, że możemy choć w jakiejś części nadal kontynuować swoje pasje, swoje hobby, to taka ogromna prośba ode mnie, żeby właśnie skontaktować się, skonsultować się ze swoim opiekunem, ze swoim lekarzem, czy jest taka możliwość, żeby właśnie cały czas
choć w jakiejś części kontynuować właśnie swoją aktywność, aktywność społeczną, interakcje społeczne. Następnie mamy potrzebę samorealizacji. I tutaj pięknie Maslow kiedyś napisał, że muzyk musi tworzyć muzykę, artysta musi malować, poeta musi pisać, jeśli chce być ostatecznie szczęśliwy. I niesamowicie mi się podoba ten cytat, bo to pokazuje, że faktycznie każdy ma jakieś hobby, każdy ma jakąś pasję, choć może często niekiedy nie zdawać sobie z tego nawet sprawy, która jest dla danego człowieka jak powietrze. I często właśnie tak jak mówiłam, do samodefiniowania się, do oszczędnego funkcjonowania, nawet często osoby nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotne było dla nich na przykład szycie albo pielęgnowanie kwiatów na balkonie chociażby. Tak, to jest niesamowicie ważna potrzeba, potrzeba samorealizacji. Powoduje, że gdzieś niezależnie od wieku mamy nadal taki błysk w oku, jak opowiadamy o tym, że na przykład lubimy chodzić na spacery, lubimy patrzeć na zachód słońca. Gdzieś tak jak mówię, ja przeprowadzałam wywiady, gdzieś zawsze mogłam zaobserwować, że nawet jak się pytałam o hobby i dana osoba mówiła, że nie ma żadnego hobby, bo całe życie pracowała, zajmowała się dziećmi, dbała o swoją rodzinę. Natomiast jak pytałam się, co lubiła robić w takim razie, na przykład weekendami, w czasie, kiedy miała czas wolny, i jak dana osoba zdała sobie sprawę z tego, że na przykład lubiła chodzić na spacery, że faktycznie sprawiało jej to przyjemność, gdzieś zawsze widać było ten taki delikatny uśmiech albo błysk w oku. Także, szanowni państwo, starajcie się pielęgnować, tak jak mówiłam, w jakiejś chociażby części swoje hobby, swoje zainteresowania. Tak, bo to jest najbardziej istotna rzecz, która też, tak jak mówię, powoduje, że nam się po prostu chce funkcjonować, że mamy jakąś motywację. No i teraz przechodzimy do tego, dlaczego osoby w wieku senioralnym, osoby chore nie rozmawiają o swoich potrzebach. Może też państwo w tych kategoriach gdzieś znajdziecie siebie. Przede wszystkim tutaj można wymienić, i tak z moich wywiadów wyniknęło, strach przed niezrozumieniem, strach przed krytyką, oczywiście ze strony otoczenia, ze strony osób, z których, które chcemy zaangażować, włączyć w rozmowę o potrzebach. Poza tym obawa przed urażeniem drugiej osoby, wywołaniem innych niż zamierzone reakcje, emocje. Tutaj z perspektywy tego często też się osoby w wieku senioralnym bały, że mimo tego, że ich bliscy pomagali im na przykład w robieniu zakupów, w spędzaniu czasu wolnego, bały się właśnie obarczać dodatkowo osoby bliskie tym, że mają jeszcze jakieś dodatkowe potrzeby. Przez brak komunikacji niestety mogą rodzić się niesnaski, mogą rodzić się nieporozumienia, a nie właśnie przez komunikację. To też warto podkreślić, że trzeba rozmawiać, trzeba być szczerym, trzeba mówić o tym, jakie mamy potrzeby, i trzeba się tego po prostu nie bać. Trzeba komunikować jasno, jakie mamy emocje, czego się boimy, czy to, na co mamy ochotę, co chcielibyśmy zrobić. Oprócz tego lęk przed poczuciem braku kompetencji w tematach, których dotyczy rozmowa, oraz brak doświadczenia, które posiada na przykład osoba chora, inicjujący rozmowę, czyli na przykład osoba bliska, mogłaby się tutaj obawiać, że nie doświadczyła stanu, w którym na przykład ktoś z państwa może być, tak? Czyli na przykład nie doświadczyła nigdy złamania, które
które wymagało rehabilitacji, więc tutaj też jest lęk przed właśnie takim poczuciem, że nie ma się odpowiednich kompetencji, odpowiedniego doświadczenia do rozmowy. Poza tym, czego obawiają się jeszcze osoby w wieku senioralnego, osoby chore przed rozpoczęciem rozmowy? Też jest tak, tak mi też sygnalizowano, że aby otworzyć się na rozmowę, trzeba poczuć zaufanie do drugiej osoby, troskę, ciepło, ale też ważna jest szczera deklaracja rozmowy. Tak też mówili moi respondenci, osoby, z którymi przeprowadzałam wywiad, że to musi być szczere, że muszą być też odpowiednie warunki rozmowy, że to nie może być przedstawienie swoich roszczeń w gniewie, w nerwach drugiej osobie, tylko zazwyczaj mówiły o tym, że musi być odpowiedni klimat na rozmowę, na przykład tutaj bardzo fajnym przykładem było to, że właśnie jedna z osób, z którymi przeprowadzałam wywiad, mówiła, że bardzo lubi rozmawiać przy kawie, bo kawa to jest taki niesamowity rytuał, który nas relaksuje, który każdy z nas lubi. I to jest wówczas taki czas na refleksję, na rozmowę, na zrelaksowanie się. Także właśnie przede wszystkim to musi być miejsce, musi być otoczenie, to też musi być miejsce, w którym dana osoba czuje się komfortowo, czyli to zazwyczaj nie jest miejsce publiczne, nie jest miejsce, w którym przebywa wiele osób, ale tak jak mówiłam, najważniejsze jest tutaj komunikacja, najważniejsze jest to, że jeżeli nie przedstawimy drugiej osobie swoich potrzeb, czy też nawet nie wiemy, jakie mamy potrzeby, a chcielibyśmy zdiagnozować, jak to de facto u nas jest, no to musi zaistnieć ta konwersacja, musi zaistnieć rozmowa, bo bez tego drugie osoby nie potrafią domyślić się tak naprawdę, czego potrzebujemy, co nam doskwiera. I tutaj chciałam Państwu pokazać, jakie przykładowe pytania zadaję, jeżeli chodzi o moich respondentów, z którymi przeprowadzam wywiady. Tutaj widać, że bezpośrednio pytam, to są oczywiście tylko przykładowe pytania, bezpośrednio pytam o potrzebę psychospołeczną, o potrzebę bezpieczeństwa miejsca, o potrzebę bezpieczeństwa finansowego, o otoczenie, czy otoczenie się zmieniło, jak to wpływa na daną osobę. Jeżeli chodzi o osoby, które są w wieku senioralnym, którym też doskwierają choroby, to tutaj jeżeli chodzi o objawy poważnego niezaspokojenia potrzeb, zarówno fizycznych, psychicznych i społecznych, jest cierpienie. I to cierpienie jest uznawane za życiowe doświadczenie, które właśnie się przeżywa w takich kryzysowych momentach życia, jak właśnie na przykład choroba, czy też poczucie osamotnienia związane właśnie z chorobą. Istotne jest tutaj zrozumienie właśnie aspektu komunikacji. I aby pomóc osobie w wieku senioralnym, być może też ktoś z Państwa się z tym spotkał, właśnie w zaspokojeniu swoich potrzeb, a tym samym właśnie podnieść jakość życia, bo też zaspokojenie potrzeb wiąże się, tak jak mówiłam na początku, z jakością życia, żebyśmy mieli jakość życia na odpowiednim poziomie, który nas satysfakcjonuje. Tutaj autorzy wymieniają dwa sposoby właśnie dopasowywania potrzeb do aktualnej sytuacji. Po pierwsze, zmiana oczekiwań odnośnie obecnej rzeczywistości i pomoc w dopasowaniu aktualnej sytuacji
oraz dążenie do uzyskania zadowalającego standardu obecnej sytuacji. Te dwie metody mają za zadanie przede wszystkim zminimalizowanie przepaści między aspiracjami osoby w wieku senioralnym, czy też osoby, która boryka się obecnie z chorobami, a właśnie realnymi możliwościami osoby chorej, o których właśnie rozmawialiśmy. I w ogóle też taka ciekawostka dla Państwa, kiedy w ogóle zaczęto interesować się potrzebami psychospołecznymi, jeżeli chodzi o osoby w wieku senioralnym, ale też szczególnie osoby chore. Stało się to wówczas, kiedy w medycynie zaczęto obserwować przepaść między tym, co się wykonało, tak, na przykład jeżeli mieliśmy do czynienia z jakimś konkretnym zabiegiem medycznym, a tym, jak obecnie funkcjonuje chory. I tutaj jeden z autorów, Piątkowski, dał bardzo interesujący przykład, że chorzy po zabiegu związanego z szczepieniem rurki tracheotominej, mimo tego, że w jakimś aspekcie zostali wyleczeni, mogli powrócić do swojego życia, odczuwali niedosyt, też często mieli depresję i zaczęto zastanawiać się, dlaczego? Dlaczego tak jest, że mimo tego, że tutaj wszystkie medyczne procedury, wszystkie sukcesy zostały osiągnięte, dlaczego chorzy nadal nie czują się usatysfakcjonowani, uważają, że ich jakość życia jest nadal na minimalnym poziomie? Okazało się, że przez rurkę tracheotominą są po jakiejś części wykluczeni, czuli się wykluczeni z otoczenia. Gdzieś tam też osoby z otoczenia bały się z nimi rozmawiać, musiały się przyzwyczaić do obecnej sytuacji i to był gdzieś taki bodziec, żeby zastanowić się nad tym, jak właśnie wprowadzić do leczenia właśnie ten aspekt psychospołeczny. Szanowni Państwo, tak jak mówiłam, mogę widzieć, bo myślę, że tutaj jakaś niesamowita dyskusja by się nam narodziła, ale tak jak mówię, jeżeli będą mieć Państwo jakieś pytania odnośnie potrzeb psychospołecznych, odnośnie tego, jak to wygląda głębiej, proszę śmiało się ze mną skontaktować. Ja bardzo chętnie odpowiem na Państwa dalsze pytania. Także bardzo dziękuję.